I witam w kolejnej części filmu poświęconemu niebocentryzmowi. W tej części zajmiemy się widokiem gwiazd, a raczej śladu, jakie one zostawiają na matrycach, czy też na kliszach aparatu fotograficznego. Ten problem, o tym problemie wspomina pan Mariusz na swoim, w swoim filmie i wskazuje, że gdyby Ziemia była tak jak nas uczą, tak? Takim globusem, taką zewnętrzną Ziemią, byśmy widzieli taki sam ślad gwiazd jak na równiku wszędzie, tak? Czyli takie samo niebo byłoby wszędzie widoczne jak na równiku, a tak nie jest. Ponieważ są różne, mamy różne jakieś takie ukośne, jakieś takie okręgi i tak dalej. I pan Mariusz tam w swoim filmie zamieszcza taką grafikę, która wygląda w takich postaciach takich kopułek i stwierdza, że no, te kopułki nie przedstawiają tego wyglądu, no, tego ukośnego wyglądu. I no, to może sugerować, że takie grafiki nie istnieją, tak? Ja już chciałbym tutaj to zdementować, gdyby ktoś chciał taki wniosek wysnuć, ponieważ one istnieją. Mamy chociażby je tutaj, tak? To jest taka grafika. Albo mamy chociażby takie bardziej schematyczne, o takie na przykład, tak? A więc istnieją takie grafiki, mimo że ktoś mógłby sobie wymyśleć czy pomyśleć, że nie istnieją, ale one, takie grafiki, istnieją. W komentarzach też, tam pan Mariusz między innymi ze mną, ale też z innym tam użytkownikiem YouTube'a prowadził takie dyskusje i wskazywał na to, że można sobie łatwo to udowodnić, że te ślady powinny być takie same jak na równiku, czy też chociażby proste, żeby były, tak? Chociaż że będą proste. Można sobie wziąć piłeczkę. Ja sobie zrobiłem takie doświadczenie, wziąłem, tylko że co prawda w programie graficznym, no ale zobaczmy, jak to wygląda. Wziąłem piłeczkę, bo pan Mariusz tam polecił wziąć piłeczkę. I ja tu zaznaczę w tej piłeczce oś obrotu, wokół tej osi będzie się ona obracała. Narysowałem jej równik, ponieważ ten równik będzie naszym punktem bazowym. Tak, tutaj. No od tego zaczniemy, tak? Ponieważ no, taki widok z równika ma być wszędzie, tak? No to zobaczymy zaraz. Ja tutaj teraz jeszcze dorysowałem gwiazdę i dorysowałem pana Miecia, który będzie obserwował tą gwiazdę. I teraz zobaczmy, że pan Mariusz polecił, żeby powsadzać, czy też wsadzić na różne szerokości geograficzne tej piłeczki, czy też na różne właśnie, w różne miejsca, te taki flamastry, cienkopis, żeby zobaczyć, jak on będzie rysował nam ślady, tak, jakie ślady będą. No i ja wsadziłem tutaj takie cienkopisy i rzeczywiście już stąd widać, że jeżeli ja bym zaczął to obracać, ja nie będę obracał tym, ale jeżeli bym zaczął tym obracać, to będą te ślady równe, tak? Czyli tu pan Mariusz miał rację. Tutaj wróćmy do tego pana Miecia. Pan Mieciu tutaj patrzy tak za, no, pije piwo, bo to pan znajomy go tam, Uga Buga z Afryki, zaprosił nad jezioro Wiktorii i pije sobie piwo i tak spojrzał w górę i patrzy gwiazda, I chciał zobaczyć, czy w Polsce też będzie takie widział, no i pojechał do Polski, no i też w takiej postaci, pod takim samym kątem patrzy i widzi gwiazdę, tak? Nad sobą, tak? Jest pan Miecio? Jest. Problem tylko polega, że pan Miecio sobie leży. Pan Miecio sobie leży, nie wiem, może za dużo wypił, może za dużo tego piwa tam. A jak już wstał, to zobaczył, że leży, to mówi, to coś tu jest nie tak. Jak wstał, to zobaczył inną gwiazdę, o! I tu zobaczmy, tu jest ta różnica, której pan Mariusz nie zauważył. Że jeżeli będziemy flamaster wstawiać w ten sposób, to otrzymamy nieprawdziwy obraz. Dopiero prawdziwy obraz, jaki chcemy zbadać, jaki mamy, jaki chcemy rzeczywiście dowiedzieć się, tak, to musimy wziąć pod uwagę, że stoimy na ziemi, a nie leżymy na ziemi, tak? Leżeć to możemy, jak trochę się za dużo napijemy, tak? I wstawiamy w ten sposób wstawiamy mazaczka i zobaczymy, żeby on wskazywał tą gwiazdę, którą pan Miecio widział nad głową, jak już wstał. I teraz rozhuśtajmy tą kulę, bo przygotowałem animację, zobaczmy. I co się dzieje tutaj? Mamy kulę, mamy flamaster i wszystko włączamy i zobaczmy, jak to wygląda. O!
Oj, i się kręci wszystko, zobaczmy, wszystko się kręci, powstaje łuk. Ale zobaczmy, że ten łuk nie powstaje tam, gdzie pan Mariusz myślał, że on powstanie. Ten ślad nie powstaje w tym miejscu. On powinien w innym miejscu powstać, tak? A skoro zatem powstaje w innym miejscu, więc jeżeli na przykład zejdziemy tym panem mieciem troszeczkę, czy tym flamastrem zejdziemy trochę niżej, to będzie większy krąg zataczał, tak? A więc zobaczmy, że nasz punkt widzenia będzie zależał od tego punktu, gdzie jesteśmy. I będzie co więcej zależał od kąta położenia, w jakim jesteśmy na ziemi, tak? Pod jakim kątem stoimy na ziemi, bo my stojąc zawsze mamy nasze nogi wskazują zawsze środek ziemi, a nad głową mamy zawsze zenit i tam te gwiazdy dopiero robią ślad. A więc widzimy, że tutaj akurat pan Mariusz nie miał racji i to wyraźnie tu pokazało te doświadczenie teraz, które teraz przedstawiłem. Nie miał racji twierdząc, że na każdym szerokości geograficznej będziemy widzieli różne niebo. Znaczy nie, takie same niebo. Tak, przepraszam. Pan Mariusz tak twierdził, że będziemy na każdej szerokości geograficznej widzieli takie same niebo. Właściwie tak szczerze mówiąc, to pan Mariusz miał rację, tylko problem polega na tym, że to niebo będzie takie same z każdej szerokości geograficznej. W każdej szerokości geograficznej jest to samo niebo, ale zmienia się nasz kąt patrzenia na to niebo. Skąd wiemy, że niebo jest takie samo z każdej szerokości? No, widzimy to chociażby z takiego, bo ktoś tu zrobił taki globus. I zobaczmy, to tak wygląda. Nad każdym miejscem na Ziemi jest jakaś gwiazda, która pada prostopadle. Ale jeżeli my na tej Ziemi się przesuniemy, to my będziemy widzieć na tą gwiazdę, będziemy patrzeć pod innym kątem. I dlatego te linie są różne. A zatem pan Mariusz próbował tutaj obalić tą oficjalną naukę. Natomiast nie udało mu się, ponieważ wyszedł z trochę z złego założenia. On myślał, że to my mamy wziąć pod uwagę... on patrzył z punktu widzenia gwiazd, a my musimy patrzeć z punktu widzenia człowieka, który patrzy na te gwiazdy, tak? On patrzył nie z tej strony, co trzeba, tak? I dlatego mu źle wyszło. I jeszcze przypomnę, że ta grafika, która miała nie istnieć, opisująca właśnie gwiazdy na różnych szerokościach, ona istnieje, można ją znaleźć w internecie i na pewno ona istnieje. Na pewno jest coś takiego. Także widzimy, że ta oficjalna nauka zgadza się z tym, co widzimy, tak? Zgadza się. Ale ja chciałbym jeszcze nawiązać do niebocentryzmu, ponieważ właśnie, pan Mariusz zamieszcza takie zdjęcie, zresztą już je przedstawiałem. I ono pokazuje, że widzimy rzeczywiście taką kulę, taką nad nami, taką jakby kulę. No. Ale pamiętajmy jedno, że ta kula jest zrobiona metodą rybie oko i ona jest zrobiona w zenit, tak? Ona jest zrobiona w zenit. Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, tutaj nie chciałbym zanudzać was, drodzy, ale ja robiłem różne grafiki sobie tak, żeby w ogóle wyobrazić sobie ten niebocentryzm i muszę powiedzieć, że on w bardzo dużym stopniu on odpowiada temu, co widzimy. Problem polega właściwie tylko z jedną rzeczą tutaj, jeśli chodzi o ten ślad gwiazd. Ja od razu do niej przejdę. On nie pasuje, niebocentryzm nie pasuje do tego zdjęcia. Pan Mariusz też się zamieścił i ja tutaj wyraźnie chciałbym zaznaczyć, że to zdjęcie wyklucza istnienie niebocentryzmu. Każde inne zdjęcie, z każdym innym zdjęciem możemy dyskutować, natomiast to zdjęcie zostało zrobione z okolic równika. Zaraz zobaczymy, że to na równiku tak wygląda niebo, jeżeli spojrzymy w stronę gwiazdy polarnej lub w stronę bieguna południowego. I tak na równiku wygląda to niebo, zaraz o tym się przekonamy. A właśnie tutaj to niebo nie pasuje do niebocentryzmu. Dlaczego? Dlatego, że pomyślmy, jeżeli mamy kulę gwiazd nad nami i na tej kuli będą się tam kręciły gwiazdy i nawet jeżeli promień będzie się odginał, to te gwiazdy powinny jechać bardziej, raczej powinny się okręcać w tą stronę. O, tak powinny one wyglądać. One powinny zjeżdżać na dół i nad ziemią na samym dole i potem do góry jechać. Tak powinna wyglądać kula, tak powinno wyglądać obrotowe niebo na równiku, a wygląda tak. Pan Mariusz tutaj zamieścił to zdjęcie, tak? Ale ja sobie poszedłem poszukałem tego zdjęcia w internecie i się okazuje, że to zdjęcie
jest z takiej strony ogólnie pochodzeniem, czy pan Mariusz tam był na tej stronie, natomiast ono pochodzi z takiej strony, gdzie można sobie jakby przeprowadzić taką symulację, gdzie jakby wskakujemy pod ten równik niebieski. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Tam wyglądało rzeczywiście, że mamy kulę nad nami, taką, no, kulę obrotową. Ale zwróćmy uwagę już tutaj, jeżeli się rozejrzymy na boki i zgubimy ten efekt rybiego oka. Bo tu jeszcze widzimy te rybie oko, tak? Ale jeżeli się obejrzymy na boki, to już ten efekt rybiego oka tu znika. I widzimy takie zdjęcie, mniej więcej jak tam Mariusz te zdjęcie różowe zamieścił. Że taki most jakby, tak? I ten most to jest w kierunku gwiazdy polarnej albo gwiazdy tam południowego bieguna. Tam jak się wejdzie tam na tą stronę, ja tam polecam wejść, to tam te gwiazdy są oznaczone w ogóle, jak myszką najedziemy, to tam jest ten ślad, na przykład jak najeżdżamy na któryś ślad, to tam jest pokazane, która to gwiazda prawdopodobnie zostawiła ten ślad. Tutaj widać, że takie podpisy się wyświetlają, jak ja to obracam, tak? Tam możemy sobie wejść i sprawdzić, czy teraz, drodzy, wygląda to jak niebo obrotowe nad nami. Czy to wygląda jak niebo obrotowe nad nami, czy jak kula obrotowych gwiazd, w której my jesteśmy sobie, tak, mieszkamy w Ziemi, a naokoło naszej Ziemi są gwiazdy. Więc do którego modelu to pasuje teraz? No, spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie tak szczerze. Czy pasuje to do modelu, który przedstawił pan Mariusz i który sugerowałby niebocentryzm? Czy pasuje to do modelu, w którym widzimy, że jesteśmy teraz, bo tu widać wyraźnie, że jesteśmy zamknięci w kuli, a więc porównajmy, tak? Czy to pasuje do tego modelu, czy to pasuje do tego modelu. O, tak? Do takiego modelu, czy to pasuje. A więc widzimy, że tutaj nauka nas nie manipuluje akurat w tej kwestii, tylko pomaga nam zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, tak? Zatem, no, takie właśnie mamy tutaj teraz, takie pytanie się nasuwa, czy możemy ufać temu niebocentryzmowi, skoro w jakimś mierze on, no, jest zgodny z prawdą, tak? W bardzo dużej nawet mierze, bo gdybyśmy zbadali tam może nawet każdy przypadek, on by w każdym przypadku był dobry, jeśli chodzi o te ślady gwiazd, ale w tym wypadku, kiedy idziemy na równik i patrzymy na biegun, to on przestaje być już zgodny z rzeczywistością, przestaje działać to. I jeszcze tak chciałbym odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego w ogóle no, na tej grafice pana Mariusza tam nie było tych kopułek pośrednich, tak? Czyli była ta kopułka, no, ta kopułka taka i taka. No, z tego powodu, że jeżeli przedstawimy dla równika i dla bieguna, to reszta, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten glob, tak? Że jesteśmy na niebie, że jesteśmy na globie, a niebo jest nad nami i otacza nas jakby kulą, to po prostu każdy, kto ma chociaż minimum wyobraźni, może sobie resztę tych schematów wyobrazić. Po prostu sam może sobie wyobrazić. No ja nigdy, no te zdjęcia akurat nigdy nie widziałem wcześniej takiego zdjęcia, ja nigdy nie widziałem zdjęcia z równika, no to dopiero pan Mariusz to zdjęcie pokazał, bo ja tak akurat, no, co prawda interesuję się gwiazdami, ale no, nie interesowałem się w takim stopniu, żeby patrzeć tam, gdzie, jakie ślady gwiazd zostawiane są na jakiej szerokości, ale już z tych kopułek i z tego, co ja wiem w ogóle o... I każdy, kto wie, bo to nie tylko ja, tak? Ja nie jestem aż taki mądry, że niby wszystko wiem, tak? To po prostu to nie trzeba dużo wiedzieć. To po prostu wiedzieć tylko trzeba podstawy. I już na podstawie tych podstaw, jeżeli ktoś, kto rozumie dobrze te podstawy, zobaczy to zdjęcie, to już będzie wiedział, gdzie ono jest. I każde zdjęcie. Powiem wam, moi drodzy, że każde zdjęcie, które jest przedstawione, tylko byśmy musieli wiedzieć jeszcze, jaki mniej więcej kąt jest, tak? Żebyśmy musieli wiedzieć, jaki jest kąt i w którym kierunku jest robione to zdjęcie, to będziemy wiedzieli mniej więcej, z jakiej szerokości, z jakiego kraju to jest zrobione, jeżeli dobrze rozumiemy tą oficjalną naukę. Taka jest właśnie oficjalna nauka. Takie jest naukowe podejście. W naukowym podejściu wszystko się musi zgadzać z każdą szerokością geograficzną, z każdym elementem, nie natomiast sobie, że z jednym się zgadza, a z drugim się nie zgadza. A więc z tego filmu już dowiedzieliśmy się, że to, co pan Mariusz opowiadał o wyglądzie gwiazd, nie pasuje do tego, co głosi niebocentryzm. Ale pasuje to do tego, co głosi nam nauka. Do tego właśnie to pasuje. W następnej części
Chciałbym zaprosić was, drodzy, na przyjrzenie się jeszcze innym takim rzeczom, różnym dziwnym, które wykluczają niebocentryzm. Tu już z tego wynika, z tego zdjęcia, że niebocentryzm jest wykluczony, natomiast jeszcze są inne rzeczy, które wykluczają niebocentryzm. I zapraszam na kolejny film.